Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Mamy to! Mamy to, mamy finał w siatkówce na Igrzyskach Olimpijskich. Wreszcie, wreszcie, tyle lat, kurka, ciągle nie i nie, a teraz się udało. Pierwszy raz za mojego życia tego typu, y tego typu sukces i chyba najbardziej emocjonujący meczek, jaki oglądałem. Ever, y wszystko było jak w amerykańskim filmie. Było dobrze, potem nagle źle, tragicznie, i jednak podnieśli się. To, to, to było wspaniałe, to było wspaniałe. No i postanowiłem uczcić to sztosem. A ponieważ y, odprawili y, z y, kwitkiem Amerykanów, więc wyciągnąłem chyba największego sztosa y, amerykańskiego, jakiego mam. Piwo, które przysłał mi y, Marek Kafel y, z Ameryki, czyli y, Bourbon County Reserve 30th, 30th, 30th Anniversary. Czyli 30. rocznica robienia Barrel Age w Goose Island, w Chicago. Piwo już 2 lata ma. O dziwo cały czas do kupienia. Nie wiem jaka cena, bo pokazało mi tylko, że jest do kupienia gdzieś tam na przykład w Denver, w Colorado, ale nie wiem jaka cena. Także wielkie dzięki Marku, że podzieliłeś się takim sztosem. To jest piwo, które jest zapakowane w taką ładną prawda jak to powiedzieć, kartonik który opowiada tutaj całą historię, tak tak wygląda butelka no i tutaj mamy informację o tym, że jak w 92 w w Goose Island postanowili robić barrel aging i oni byli takimi pionierami barrel agingu, czyli leżakowania mocnych piw w beczkach po bourbonie. To się wzięło wszystko z rozmowy nad cygarem z Frederikiem Bookerem Noem II, szóstą generacją destylarzy, Master Distiller. James Beam Distilling Company. A on właśnie wtedy, w 92, też dokonał pewnej rewolucji w, w świecie Bourbonu według tego opisu tutaj e, i mianowicie zaczęli wypuszczać small batch. Small batch, e, czyli krótkie takie serie, małe warki tych bourbonów. No i że wtedy pojawiły się właśnie um, e, takie takie marki jak Basil Hayden, Knob Knop Creek, Bakers i Bookers. No i właśnie ten e, Bourbon County 2022 on jest blendem 36% Booker's Bourbon Barrels, czyli imperialnego stoutu leżakowanego w beczkach po Booker's Bourbon, 33% to Knob Creek, 17% to Basil Hayden i 14% to Baker's. Nie wiem, czy to się różni, czy to jest dla całej... Raczej obstawiam, że dla całej, całego wypustu jest te ta, ta same proporcje, chociaż nie wiadomo, bo może, może były różne. Um, piwo ma, piwo ma. E, gdzie tu jest alkohol? E, 14,4% alkoholu e, no ale to jest piwo mocne, ciemne. To jest zupełnie coś innego niż było przy. E, przy przy e, Pliny The Younger. E, Tutaj m, myślę, że ten alkohol będzie super ułożony i tutaj on mi w ogóle nie przeszkadza i nawet mnie nie przestrasza. <grym> Natomiast te, oczywiście też prawdopodobnie m, znaczy nie zamierzam wypić tej butelki na raz, zwłaszcza że finałowy mecz jeszcze przed nami, aczkolwiek gdybym wypił i wypadałoby nagrać jeszcze jeden film, to mam jeszcze jednego, jedno Bourbon County ee, też w takiej specjalnej edycji. Także gdyby było złoto i byłby to tak epicki mecz, choć ja myślę, że. Znaczy, ja jestem całym sercem za tym, żeby ci nasi siatkarze zdobyli to złoto. Natomiast obstawiam, że ten mecz finałowy nie będzie tak epicki, jak ten półfinałowy. Ale może się mylę, może się mylę. W ogóle może nie zdobędą, ale w sumie, nawet jeżeli nie zdobędą, jeżeli to będzie srebrny medal, naprawdę takie emocje, jakie miałem w tym meczu ze Stanami, to. O to chodzi, o to chodzi. Dobrze. Yy... No i oni tutaj piszą, że 20 lat, 30 lat, 30 lat już robią te barrel age, to dla, robią to piwo, wypuszczają tą specjalną wersję reserve dla wszystkich, którzy po prostu ym, ym, tam są zaangażowani w ten projekt, dla tych bednarzy, dla tych destylarzy, dla wszystkich, którzy pracują w browarze, wszystkich pomiędzy, wszystkich, którzy są odpowiedzialni za te Event uh, every Black Friday event, every bottle share and beer trade, beer dinner and fest. Bourbon County Brand Stout is a treatment to the dedication of a community built around the creation and love of a truly original beer. I teraz najważniejsze, wiecie, co jest naj, najśmieszniejsze w tym wszystkim, albo może nie najśmieszniejsze, ale mm, jednak znaczące, że. Yy, Goose Island jest już od kilkudziesięciu lat wykupione przez Anheuser-Busch, czyli największy koncern piwowarski na świecie. A mimo to kontynuują takie rzeczy. Można, można. Aczkolwiek muszę też powiedzieć, że yy, doświadczenia yy, amerykańskie są takie, że te yy, wiele z tych przejęć się okazało wielką klapą i po prostu yy, wiele, wiele tych koncernów, które się połakomiły na kraftowe browary, to kurka teraz sprzedaje za bezcen albo w ogóle zamyka. Nie? Na szczęście yy, w, przypadku, w przypadku Goose Island tak się nie dzieje i na szczęście... E, mimo, że jednak jest to koncern, mimo że e, mm, powiedzmy Goose Island IPA można kupić na każdym amerykańskim lotnisku jako po prostu koncerniaka, e, to jeżeli chodzi o Bourbon County, nadal cieszy się szacunkiem Birgiczków. E, więc spróbujmy. Spróbujmy. Szkło, jakby się ktoś pytał, specjalne Tasting Glass o nazwie Under. Jednym z jego współtwórców jest Derek Walsh, który wielokrotnie u nas na KPR-ze sędziowo. Stąd Der. Jak Derek. An jest jak, nie wiem, Andrzej. Tam jest jakiś drugi twórca też tego szkła. Dobra, spróbujmy. Za zwycięstwo. W finale, ale ten naprawdę, ten półfinał to było. Coś nieprawdopodobnego. Także amerykańskim piwem opiję amerykańską porażkę. Eee, piękny e, kapsel firmowy Goose Island Barrel House z taką głową gęsi. No jest pięknie, jest pięknie. Słodki. Waniliowo-czekoladowo. Eee. Taki brownie. Takie słodkie ciasto czekoladowe. Czarne, nieprzejrzyste jak smoła, drobno pęcherzykowa i średnio. Drobno i średnio pęcherzykowa. Tutaj też ta zawartość alkoholu, ona jakby nie sprzyja trwałej pianie. Beżowa. Nie, nawet brązowa piana. No, pachnie bardzo dobrze. Ale czy bym powiedział, że nigdy takiego zapachu nie czułem, to nie. Zobaczmy jak w smaku. Mmm. Czuć alkohol. Ale bardzo przyjemny. Nic nie ostry. Um, on jest, ono jest alkoholowe w takim typie, że to jest bardzo lotne. Jak tylko mi wjeżdża na język, to od razu zaczyna parować do nosa retronosowo. Mm. Czyli czuć, że ona jest alkoholowe, ale w dobry sposób. Czy w ogóle nie jest ostre? Jest słodkie, ale jednak dobrze odfermentowane. Tak? To nie jest jakiś ulep. Mam wrażenie, że ono głównie jest. Amerykanie nie podają ekstraktu, więc nie wiem, jaki to jest ekstrakt, ale podejrzewam, że 30 to gdzieś może być. A i tak odfermentowane do 14. Z drugiej strony te 14, to jest prawdopodobnie z labu, ono może być troszkę podniesione przez beczki, tak? To znaczy, ten, te pozostałości tego burbonu w beczce przechodzą potem do, do piwa i podnoszą zawartość alkoholu. Więc nie wiem, jaki jest ekstrakt początkowy. To jest. To jest coś takiego, że ono jest jednocześnie słodkie, pełne, palone, goryczkowe i bardzo lekkie. Bardzo lekkie. I nawet nie chodzi tylko o ukrycie alkoholu, ale ono ogólnie jest lekkie. To nie jest taki zamulator. To nie jest takie piwo, które jest jakieś ulepkowate, słodkie, chociaż trochę tam. Nie, nie sklejają się wargi od niego. Jest, jest prawdopodobnie dobrze, głęboko odfermentowane. Natomiast nie jest ostre. Tak jak miałem okazję parę lat temu, chyba, też od marka, a, 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 próbować a, do Kwisza World Wide Stout. I on był ostry. On był głęboko odfermentowany, ale był ostry. Ostry. A, owszem, mocno palony, ale. Ale taki też trochę pusty. Tak tutaj nie. Tutaj nie mamy absolutnie żadnego, że tutaj by mogło być więcej czegoś. Nie. To znaczy, ono nie jest bardzo gęste. Bo jest dość głęboko odfermentowane. Ale nie mogę powiedzieć, że mi tego brakuje, że powinno być bardziej gęste. Bynajmniej. Tak jak jest, jest naprawdę z klasą. Pije się lekko. Alkohol. Jest, grzeje, ale po pierwsze, nie jak na 14%, a po drugie, on nie jest wprost wyczuwalny, nie jest w żaden sposób męczący, w żaden sposób ostry. To jest naprawdę no. sztos. No, nie bójmy się tego słowa sztos. Idealnie klarowne po tym długim leżakowaniu ciemnobrunatne. Oczywiście jak było nalane więcej, to było czarne, nieprzejrzyste, ale jak teraz już mam tylko ten, te pół parę milimetrów tego, tego piwa, to widzę, że to jest taki ciemnobrunatny kolor, um, idealnie klarowne. O teraz już tak mocno tymi burbonami daje, czyli tak, takim destylatem. E, mniej czekolady w aromacie, więcej tych nut e, jednak destylatowych. Natomiast mówię, piwo w żadnym miejscu nie jest męczące, nie jest za ostre, nie jest. Co cieka ciekawostka, oni tutaj na, e, na tej e, etykiecie piszą, że rozwija się do 5 lat w butelce. Czyli to jest też coś, co ja mówię, nie? Że te portery, te różne rzeczy, które tam leżakujecie, leżakujemy, to najlepiej one zyskują do 5 lat. Potem już raczej będą tracić, ale z kolei wypić piwo 20-letnie, to jest jednak. E, też przeżycie, nie? E, No, tutaj mówię, okazja była taka, że pierwszy raz chyba od 20 paru lat, jak oglądam tę siatkówkę na tych wszystkich. Olimpiadach wreszcie wreszcie jest medal, bo już wiadomo, że co najmniej jest srebrny, ale ja myślę, że ja głęboko wierzę w to, że będzie złoty. Natomiast mówię ten sam mecz, w którym wywalczyli de facto ten srebrny medal, czyli wywalczyli finał, to już było, no to było, mówię, jak z amerykańskiego filmu horror i jeszcze oczywiście nasz bohater Tomasz Fornal i jego Dawajcie, będziemy się napierdalać, kurwa. Nie, napierdalamy się z nimi, kurwa. No to jest, takich bohaterów nam trzeba, takich, polskich. Polskich. Szanuję, szanuję. To jest, to, to myślę, że przejdzie do historii polskiego sportu jak gest Kozakiewicza i mamy jeszcze dużo czasu, jak mawiał Bogdan Wenta. Więc. No, bardzo się cieszę, że oglądałem ten mecz na żywo. Nie oglądałem go całego, bo jeszcze kończyłem trening, ale jak już yy, yy, przybiegłem, pierwszy set wygrany, drugi ff, przegrany, no ale tak ten, tak ten trzeci set horror, tak, tu, ty, ta kontuzja jednego, drugiego, kurwa, przegrany do 14, mówię, ja pierdziele, co się dzieje? Eee, no nie, to było epickie, epickie. No, i oczywiście nie zapominajmy o złotym medalu we wspinaczce, ale to było trochę takie na, na zasadzie, no. Że Aleksandra Mirosław może tylko przegrać. To znaczy, ona ma, tak deklasuje te rywalki, że ona może tylko przegrać ze sobą. Na szczęście nie przegrała, wygrała pierwsze złoto. Mam nadzieję, że siatkarze dołożą drugie. I nawet jeżeli byśmy na tych dwóch złotych medalach poprzestali, to i tak to będą epickie, epickie igrzyska, bo mówię, ten medal siatkarzy to jest wart z czterech medali. Nikomu niczego nie ujmując, no ale wiecie, jak jest, nie? W innych dyscyplinach, nie? No, ale liczę, że może będą jeszcze inne, w innych konkurencjach złote medale, no bo jak wiemy, złoto się liczy najbardziej. Natomiast mówię, ten mecz to było mnóstwo emocji. Mała uwaga techniczna. Jeżeli lubicie degustację, to naprawdę zachęcam chociażby sobie zrobić prezent. Z okazji moich minionych urodzin, zróbcie sobie prezent, na miesiąc sobie wykupcie wspieranie. Obejrzyjcie sobie degustacje, które się pojawiły. Jest ich już ponad 500 dla wspierających. Dlaczego? Dlatego, że w połowie miesiąca ruszamy na wakacje wakajki i prawdopodobnie będzie mało filmów. Natomiast postaram się przed wyjazdem nagrać ileś przynajmniej scraftboxa filmów, które będą po prostu sukcesywnie. Znaczy, jeszcze je prześlę jakby przed wyjazdem i sukcesywnie będę tam po jednym odpalał, tak żeby wspierający rzeczywiście ten jeden film dziennie dostali. Natomiast prawdopodobnie na kanał, na kanał um, otwarty, może tak być, że przez dwa tygodnie będzie raczej. Posłucha. Może nie, może, 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 może w ogóle będę nagrywał jakieś tam w Słowenii e, piwa, ale ale też mam takie postanowienie mocne, żeby jednak odpocząć. E, I też nie za wszelką cenę, że tam o, muszę, muszę, nic nie muszę. Mogę odpocząć. E, więc e, gratulacje dla naszych siatkarzy. Oczywiście trzymamy kciuki za finał. E, jeszcze jedno Bourbon County w, i inne sztosy są, także nawet jeśli to otworzymy następnego. <laughs> e, e, m, natomiast e, tak jak ktoś tam słusznie e, zauważył pod filmem z z z, z, z Pliny the Younger, że taki film na kanale otwartym tak, taki filmy raczej nie trafiają na kanał otwarty, no bo to jest Piwo, którego nie kupicie w Polsce. To jest piwo, które no jest niszową, totalnie sprawą. Eee, no i ja wiem, że to nie jest kolejny, kolejne piwo, żebyście wy nie musieli, tak. Eee, więc, e, ale uznałem, że sukces naszych siatkarzy chcę uczcić e, czymś takim i podzielić się tą radością razem z Wami. Więc gratulacje. To było naprawdę epickie, i, i tak epickie jest to piwo. No Notabene Bourbon County można gdzieś tam trafić, nie? Wiem, że chłopaki z Funky Fluid przywożą na różne festiwale, na warszawski, na ten, także da się to. nie wiem, czy konkretnie tę edycję. Natomiast ogólnie Bourbon County w Polsce da się wypić, nie? Łatwiej na pewno niż Pliny the Younger. Ale jest to piwo rzeczywiście z tej samej właściwie półki, nie? Czyli piwo epickie, piwo legendarne, piwo też zajebiście dobre. Więc wasze zdrowie i gratulacje i trzymamy kciuki w meczu finałowym. O złoto. Wasze zdrowie.